jest to w tym projekcie najdroższe zadanie. Jego wartość przekracza 10 milionów złotych i skumulowane jest na najkrótszym odcinku, bo na długości w zasadzie 500 metrów. Także możecie sobie Państwo wyobrazić, jaka tu jest kumulacja i nagromadzenie różnego rodzaju instalacji i prac koniecznych do wykonania w bardzo krótkim okresie czasu. Ta inwestycja powinna zakończyć się 31 października. Częściowo, tak jak Państwo obserwujecie tą budowę, jak mieszkańcy obserwują tą budowę, zaingerowaliśmy już tutaj w ruch komunikacyjny i od początku budowy ruch odbywa się po jednej jezdni tej ulicy. W tej chwili konieczność wykonywania robót praktycznie zmusza nas do tego, żebyśmy jeszcze bardziej zaingerowali w ten ruch. Ta ingerencja jest na tyle poważna, że absolutnie nie możemy sobie odpuścić, żeby nie poinformować mieszkańców, żeby nie powiedzieć, jak bardzo zdajemy sobie sprawę z utrudnień, które spowodujemy w mieście. I stąd tutaj też moja prośba do mediów, do dziennikarzy, do tego, żebyśmy się, że tak powiem, tak bardzo identyfikowali z tą inwestycją, jak bardzo ja się identyfikuję, jak bardzo zależy mi na tym, żeby zadowolenie mieszkańców było duże i również, żebyście nam Państwo pomogli i wyjaśniać, i łagodzić, też niezadowolenia, z jakimi, zdaję sobie sprawę, będziemy mieli do czynienia. Dlatego też otrzymaliście Państwo od nas dzisiaj materiały, jak będzie wyglądała nowa organizacja ruchu. Przede wszystkim muszę powiedzieć, że będzie ona polegała na całkowitym zamknięciu dla samochodów osobowych i innych użytkowników ruchu ulicy Armii Krajowej. To znaczy ruch nie będzie się odbywał po dwóch jezdniach. Zachowamy ruch związany z komunikacją miejską. Oczywiście nowymi elementami w tym obszarze pomiędzy ulicą Zwycięstwa a rondem w obrębie ulicy Monte Cassino powstaną nowe ścieżki rowerowe. I tutaj, że tak powiem, wykorzystaliśmy pas rozdziału, bardzo ciekawy przebieg tych ścieżek, także myślę, że wszyscy będą zadowoleni, ponieważ są to bardzo, bardzo fajne lokalizacje. Ja muszę Państwu powiedzieć, że ten teren pomiędzy dworcem a bankiem nosi miano centrum przesiadkowego, ponieważ w tym obszarze będzie miejsce na rower miejski, właśnie poprzez to, że zbiegną się drogi ścieżek rowerowych, przez to, że one powstaną, będą tutaj miejsca na wiaty, do tego celu, żebyśmy mogli korzystać z alternatywnych środków komunikacji. To znaczy, będziemy tutaj mieli busy, będziemy mieli autobusy, będziemy mieli rowery, będziemy mieli PKP i tak naprawdę to, nie wiem, czy jeszcze nie zapomniałam o jakimś w ogóle dostępnym środku lokomocji, który tutaj nie będzie funkcjonował. Praktycznie wszystko, czym jeździmy, będzie się w tym obrębie znajdowało, będzie mogło funkcjonować. No i będzie dla nas takim, że tak powiem, zupełnie nowym układem i nową rzeczywistością na terenie, na mapie i na terenie Koszalina.